No cześć, pokażę Wam, w jaki sposób na okrągłym dywanie wykonać taki oto ten tutaj dodatkowy paseczek. Jest on zrobiony na samym brzegu dywanu. Jest banalnie prosty. Być może dużo osób już wpadło na ten pomysł. Ja to zrobiłam przez przypadek po 6 latach dziergania dywanów i bardzo mi się ten efekt podoba. Zazwyczaj dywany albo zostawiamy po prostu samymi słupkami. O, i wygląda to wtedy tak. Ja natomiast chciałam jeszcze dodatkowo ten brzeg usztywnić i zazwyczaj tutaj u góry, o tu, wbijałam się szydełkiem i robiłam oczka ścisłe. Natomiast ten efekt do końca mi się nie podobał i szukam jakiegoś innego rozwiązania i właśnie myślę, że o to ten dodatkowy ściek jest akurat w moim klimacie. Taki bardzo prosty, estetyczny i klasyczny. Nie tylko ładnie wygląda, ale też dodatkowo ta obramówka jakby usztywnia ten dywan. I tak, sam dywan to jest 100 cm średnicy. Zużyłam na niego około 500 metrów sznurka. Jeżeli zamawiacie właśnie taką ilość albo więcej, czyli od 500 w górę, to możecie sobie zamówić sznurek sypany w firmie Radkar. To oznacza, że jest to sznurek, który nie jest w motkach, tylko jest jednej długości. Ja właśnie zrobiłam z jednej długości 100 cm średnicy dywan. Ich strona internetowa to www.sznurki-bawełniane.pl i serdecznie polecam tą firmę, bo naprawdę jakość ich sznurków jest rewelacyjna. Myślę, że też w dobrej cenie, a rękodzielnicy muszą dbać o jakość, bo jeżeli raz ktoś się sparzy na rękodziele, to potem nie wróci do mnie albo do kogoś innego. No tak to działa, że jeżeli rękodzieło się spodoba i będzie służyło długie lata, to będzie ta osoba, która zakupiła daną rzecz, będzie szukać dalej rękodzielników. Pokażę jeszcze ten sznurek z kartonu, czyli sznurek sypany. Miałam tutaj zamówiony 1 km. Są 4 przegródki po 250 metrów sznurka, dzięki czemu łatwo mi policzyć, ile sznurka, ile materiału zużyję na dany wyrób. No i sznurek jest tak fajnie tutaj ułożony, że elegancko ciągnie mi się z kartonu i absolutnie nic się nie plącze. Bardzo polecam takie rozwiązania. Ja tutaj nie będę skupiała się na tym, w jaki sposób wykonać dywan, bo takie filmiki już nagrałam i żeby Wam ułatwić to, w opisie tego filmiku, który teraz oglądacie, znajdziecie linki do tego, jak zrobić dywan, jak zrobić kółko na szydełku ze sznurka bawełnianego. Wszystko tam będzie. Tutaj skupiamy się tylko na tym jednym dodatkowym pasku, na tym obramowaniu, które trochę nam też usztywni ten dywan. Ja oczywiście cały czas mówię o dywanach, bo akurat mam tu dywan przed sobą, ale to rozwiązanie świetnie sprawdzi się na podkładkach pod talerze, jeżeli będziemy robić ze sznurka bawełnianego, czy z takiego, czy z cieńszego. Ja często robię podkładki pod talerze ze sznurka 2 mm Radkara, takiego miękkiego, ale możecie zrobić też przecież z 3 czy 4 mm. Do wykończenia tego dywanu użyłam szydełko 9 mm. Ja mam takie stare zajechane szydełko, bo jestem zdania, że nie muszę kupować, dopóki mi się coś nie rozleci. Było często sklejane i nie jest zbyt takie nadające się przed kamerkę, ale ja nie mam innego. Od 6 lat używam jednego szydełka i no, muszę Wam go pokazać. To moje ukochane szydełko, które od 6 lat wydziergało te wszystkie dywany, które widać u mnie na profilach społecznościowych, to jest właśnie to szydełko i tym będę też tutaj dzisiaj dziubała. Tak więc zabierzmy się do roboty. Ja tutaj pokazuję to wszystko na słupkach, ale ten dodatkowy paseczek, który za chwileczkę utworzymy, będzie sprawdzał się zarówno na półsłupkach, jak i półsłupkach nawijanych. Nie ma znaczenia, jaki to jest ściek, będzie pasować do wszystkiego. W momencie, kiedy zamykamy sobie ostatni okrąg oczkiem ścisłym, mamy tak o oczko w górę i banalnie prosta sprawa. Robimy ten ściek, wbijając się w środek kolejnego oczka. Mamy tutaj tą zewnętrzną pętelkę i tam się właśnie musimy dostać. Przeciągamy nitkę i robimy oczko ścisłe tak właśnie bokiem. Czyli o. Jeżeli macie tendencję do ściskania sznurka i robicie bardzo ściśle, zwiększyjcie szydełko, ja robię 9, ale gdybym miała właśnie ten odruch takiego ściskania, użyłabym szydełka numer 10.
jeżeli czuję, że mam, ja mam akurat takie wyczucie już po wielu latach ziergania, że czuję, że mam daleko do kolejnego oczka, mam takie napięcie, to sobie po prostu tutaj lekko luzuję i ciągnę od motka jeszcze troszeczkę materiału. I tak to wygląda. O, przesunę sobie i zrobimy jeszcze kawałek. I tak. Żadne odkrycie Ameryki. Jest to strasznie proste. Zrobienie po prostu na ściegu, na środku oczek ostatniego okręgu, zrobienie ściegu dodatkowego, którym są oczka ścisłe i zobaczcie, jak to rewelacyjnie wygląda. No mnie się to bardzo podoba. Tu widać tylko fragment, ale w momencie, kiedy rozłożyłam sobie dywan na podłodze i dookoła była właśnie ta obramówka z oczek ścisłych w środku oczek z poprzedniego rzędu, no to rewelacja. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo. I dlatego postanowiłam się podzielić tym z Wami. Tymczasem robimy w ten sposób, że zrobię sobie dookoła cały dywan i pokażę, jak zakończyć nasz ten rządek. Jak zrobić, żeby wszędzie było po bokach łatwo. Ładnie i tak samo niełatwo. Znaczy łatwo też, żeby był taki sam kształt łezki. Już prawie skończyłam. Zostało mi tylko jeszcze tutaj kawałek. Zrobimy razem tą końcówkę dla utrwalenia tego, co pokazywałam. Czyli w środek pętelki normalnie wbijamy się szydełkiem i pod tą zewnętrzną nitkę przeciągamy przez nią sznurek. I tu już jest w sumie koniec. I teraz tak, w którym momencie robimy to ostatnie przerobienie oczka ścisłego? Mamy tutaj taką pętelkę, z której wychodzi ten pierwszy, to pierwsze oczko rozpoczynające. Ja tutaj się jeszcze wbijam. Sprawdzałam, jakby było, gdybym się nie wbiła i zakończyła już tutaj, ale mi się nie podobało. Odcinam sobie końcówkę. Gdybyście szukali fajnych nożyczek, to takie, które wyglądają takie na trochę starodawne, kupiłam na Allegro i rewelacyjnie tną, nawet włosy, pod hasłem nożyczki krawieckie znalazłam. Tak więc odcinam tu sobie końcówkę sznurka, wyciągam ją, przyda się jakieś mniejsze szydełko, jak nie macie, to możecie to, którym dziergaliśmy. I teraz tak, pod to pierwsze właśnie oczko rozpoczynający cały ten dodatkowy rządek, wbijam się szydełkiem, przeciągam i wkładam tą końcówkę dokładnie w to miejsce, z którego wychodzi mi tutaj ta nitka. Więc od spodu muszę się wbić, przeciągamy, opa. No i teraz kwestia tego, żeby tutaj potem poluzować, jak już tą nitkę sobie przeprowadzimy od tyłu, ja to robię tak, że przeciągam tą nitkę od spodu do momentu pojawienia się tych dupek słupków. I ja tam lubię chować sobie końcówki. Hop, tutaj teraz. W momencie, kiedy tak chowam te końcówki, to naciągam sobie to nowo powstałe oczko i ono będzie się za chwilę pokażę, różniło od tych pozostałych, ale to nic, o widzicie, bo mocno ściągnęłam tą nitkę, więc trzeba ją troszeczkę poluzować. Wbijam się i dostosowuję wielkością do pozostałych oczek. To wszystko trzeba sobie już ułożyć palcami. Teraz widzimy to miejsce oczywiście, bo nad nim cały czas na nim się skupiamy, ale w momencie, kiedy położymy dywan i on będzie leżał już tak w całym swym uroku, to absolutnie nie będzie nam się rzucało w oczy to miejsce. Tak więc na sam koniec wystarczy podszyć tutaj igła, nitka, obciąć i mamy gotowe fajne usztywnienie i fajne wykończenie dywanu. Jeżeli interesowałoby Was bardziej fantazyjne wykończenie dywanu, jakaś koronka, to zapraszam do przejrzenia i zachęcam do przejrzenia mojego kanału YouTube'owego, bo tam mam mnóstwo już filmików na dywany, bo to jest chyba to, co lubię najbardziej dziergać. Zapraszam Was również do siebie na Instagram i na Facebooka.
szukamy Magda i Sznurek i zapraszam na Facebooka, na grupę, gdzie szydełkujemy, dzielimy się wzorami, schematami, pomagamy sobie. Jest to grupa facebookowa Magda i Sznurek i dokładnie to trzeba wpisać, grupa Magda i Sznurek, więc zapraszam Was serdecznie. No i dajcie znać pod filmikiem w komentarzach, czy coś takiego Wam się podoba, czy to znacie, czy nie i czy będziecie korzystać. Mam nadzieję, że tak. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie i do roboty.